Siema. Guitar Leaks, zagrywki solówkowe, zagrywki gitarowe pod solówki. Ćwiczenie numer 2, odcinek numer 2. Bardzo fajny patent mamy na dwóch najcieńszych strunach. Kładziemy palec pierwszy na 10 progu. Gramy najpierw drugą strunę, później pierwszą. Tutaj jest zasada taka, że struna druga jest zawsze jakby tą struną napędową. Posłuchaj, jak to brzmi. Gramy po prostu tak. Struna druga na 10 progu. Struna pierwsza też na 10. Później druga. I na pierwsza na 12. Później znowu druga. Pierwsza na 13. 15. Dziesięć, 12, 13, 15. Później robię powtórzenie na tym. Żeby zapętlić, to po prostu gram to. Jeszcze raz zagram wolno, żeby to wszyscy rozkminili. Wiem, że to jest trudnawe. Zasada to jest bardzo ważna, że uderzam piórkiem w dół i później cienką do góry, że gram jakby na przemian, znaczy w dół, w górę. Tutaj widzisz, że mam tak w dół, do góry. Czyli jakby takie trochę zamiatanie, tą do góry, tą w dół, do góry, w dół. To wtedy nie, że jakieś naprzemiennie, że tutaj jakieś tutaj coś kombinujemy, tylko po prostu każdy następny dźwięk jest jeden uderzony na strunie drugiej w dół za każdym razem, a na cienkiej strunie do góry. Po prostu tak jakby miziamy z jednej strony, z drugiej strony, z jednej strony, z drugiej strony. Jest to powtarzalne, to już słychać. Włączaj metronom, odpalaj sobie tempo, nie wiem, na przykład 60 na 4 dźwięki, które grasz, jedno uderzenie metronomu, czyli raz, dwa, trzy, cztery, tu, ty, tu, ty, tu, ty, raz, dwa, trzy. To sobie musisz obczaić, bo tutaj nie na tym się skupimy. Skupmy się jeszcze na jednej rzeczy, żeby sobie to móc przetransponować, czyli się przesunąć. Ten sam schemat graj sobie na przykład próg dalej, próg na cieńszym. Tak więc to sobie elegancko rozkmin. Efekty będą zarąbiste i widzimy się już niebawem, także trzymaj się.